Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z paczką od Ani z kanału Anna R, która napisała do mnie kiedyś, że może mi przysłać odlewkę tej maski, wiecie, tego kremu mlecznego, ponieważ nas nie zużyje całego tego dużego opakowania, a ja po prostu kocham ten produkt, więc oczywiście się zgodziłam. I Ania przysłała troszkę więcej niż tylko odlewkę tej maski. I oprócz tego pokażę Wam kilka niekosmetycznych zakupów, bo nie chciałam już... W ostatnim holu to dokładnie byłoby po prostu to za długie. Więc już pokazuję, co dostałam. W ogóle to Aniu bardzo dziękuję za te rzeczy. Świetne rzeczy, których żadnych jeszcze nie próbowałam, więc bardzo, bardzo się cieszę. Znaczy nie, może dwie z tych rzeczy próbowałam, ale je bardzo lubię, więc dziękuję ślicznie, kochana, za tą paczuszkę. Już Wam pokazuję. Elegancko zapakowane, żeby się nic nie wylało. Sorry za hałasy. Tu jest właśnie odlewka tej maski w opakowaniu po Toning Guy w maski. Ona jest po prostu pełniutka, więc jestem mega zadowolona. Dam pomachać chłopakowi, on mówi, wie dokładnie, która to jest maska. Więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tym razem jak pojadę do Polski, to sobie będę mogła ją przywieźć. Dostałam również do spróbowania, jest to z firmy Yasumi, jeśli tak to się mawia. Topaz Glamour Sugar Body Scrub, więc to jest cukrowy peeling, który pachnie nieziemsko, więc rewelacja. To tylko nie wiem, co to jest do końca. Napisałam już do Ani, żeby mi napisała, co to jest, ponieważ wygląda albo na krem do ciała, albo do twarzy. Ma taką bardzo fajną konsystencję, lekką i pachnie nieziemsko. Tak wygląda opakowanie, jeżeli to jest oryginalne. I nie bardzo wiem, co to jest, więc już do Ani napisałam, co to jest. Ale pachnie pięknie, więc na pewno użyję, gdziekolwiek to trzeba użyć. Następne są cienie Kobo, których nigdy w życiu nie próbowałam. I to jest w kolorku 104 Pale Peach. Wam pokażę. Przepiękny, jasny, taki różowo-pomarańczowy kolor. Brzoskwiniowy, taki śliczny, więc piękne cienie. Następnie maskara z Maybelline. I to jest Big Eyes Volume Express i to jest maskara, która ma osobną szczoteczkę do górnych rzęs i osobną do dolnych. Nigdy nie miałam tej maskary, więc maskary nigdy nie za wiele w domu. Następnie krem pod oczy z firmy Dermik i to jest krem żel pod oczy. Skutecznie łagodzi podrażnienia dla wrażliwej skóry, którą właśnie ja taką posiadam. Nie jestem zadowolona z mojego obecnego kremu pod oczy, więc bardzo się cieszę, że dostałam taki. I tu jest coś, z czego jestem najbardziej zadowolona. Jest to glinka. Nigdy nie miałam w życiu glinki. Tyle się nasłuchałam od Was o tych glinkach i to jest marokańska glinka. Tak ona wygląda. Ania wrzuciła mi również maseczkę regenerującą z glinką brązową z Ziai, którą używałam i byłam mega zadowolona. Oraz tą rozświetlającą ze złoto 24-karatowej kwas hialuranowy, którą też również się zachwycałam bardzo, więc zdecydowanie wiem, że Ania ogląda moje filmiki, ale z tego jestem tak bardzo zadowolona, więc już niedługo będę sobie ją robić. Zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie. I są tu również jeszcze próbeczki z Love Me Green Organic i to jest body cream. Już nie znam firmy. I trzy próbki z La Roche-Posay. Nigdy w życiu nie używałam tej firmy, zawsze chciałam coś spróbować i przynajmniej będę miała tej próbeczki. Jest to Hydra Face z wodą termalną z La Roche-Posay. Intensywnie nawilżanie o przedłużonym działaniu. I mam takie trzy próbeczki, więc dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, Aniu. Na pewno wszystko wypróbuję i tylko odpisz mi proszę, do czego jest ten krem. I teraz przejdę do niekosmetycznych zakupów. Kupiłam dosłownie kilka rzeczy. Jak wiecie, wciąż się urządzam, więc większość pieniędzy jednak idzie na urządzanie domu, więc jakoś specjalnie dużo nie kupuję. Ale tutaj kilka rzeczy chciałam Wam pokazać. Pierwsza to jest bluzeczka, którą mogliście widzieć w moim stroju dnia. I to jest bluzeczka z H&M. Uwielbiam ją, ona jest tak piękna i mogliście nie zauważyć właśnie tego, jak ona z bliska jest zrobiona w stroju dnia. Strasznie się podoba, że ona nie ma kołnierzyka, tylko jest właśnie taka, to może nawet nie jest stójka, ale tak fajnie jest wykończona, więc zdecydowanie i na lato, i na zimę, nawet do jakiegoś fajnego stroju można sobie na nią pozwolić. Następnie pojechałam do Hollistera. Jak oglądałam hol zakupowy u Ewelinki, Ewelin
Uka. Piękną kupiłam koszulę lnisową. Miałam nadzieję, że też mi się trafi, ale niestety nie było. Ale kupiłam fajną bluzeczkę, taką sportową, różową, oczywiście z długim rękawem. Taką bardzo długą. I ona kosztowała, moi drodzy, tylko 6,99 i w tym dniu jeszcze były 30% przeceny na cały, na wszystkie produkty w sklepie. Więc zapłaciłam za nią poniżej 5 funtów, no po prostu za darmo. Strasznie fajna bawełniana. Kupiłam sobie również spodnie dresowe. Ja w pracy najwygodniej się czuję w dresowych spodniach. Kupiłam sobie takie czarne, zwykłe Pumy z kieszonkami, żeby mogła sobie tu zawsze jakiś tam błyszczek wsadzić czy coś. I za te spodnie dałam 20 funtów. I coś jeszcze z ubrań? Aha, jeszcze chciałam pokazać te butki, ja już je dawno temu dostałam, ale nigdy wam w haulu nie pokazałam. W jakimś stroju dnia je na pewno pokazywałam. Są to butki z Just Fab, mega mięciutkie, mega cudowne. Troszkę moje z River Island poszyło stawkę. Bardzo mi się podoba, że one są dużo wyższe niż te z River Island. Mają trzy guziczki i są po prostu mega ciepłe i wygodne, więc praktycznie cały czas wchodzę w tych butkach. I to w sumie wszystko z ubrań. Chciałam jeszcze wam pokazać dwie rzeczy do domu, jakie kupiłam. Byłam w Disneyu i kupiłam sobie bombki na choinkę. Ja jestem takim dużym dzieckiem, ja kocham Disneya. I przepiękne bombki, bardzo fajnie zapakowane, więc pudełeczko albo wykorzystam na coś, albo po prostu będę trzymać ich te bombki, żeby mi się nie uszkodziły. I tu jest 2, 4, 7 bombek. Tak one wyglądają. Są przepiękne, bardzo kolorowe. Moja choinka była srebrno-złota. Jest taka bardzo stonowany kolor, to był. Ja chciałam troszkę dać koloru do niej. Już kupiłam czerwone kokardki, ale to wciąż mało. I chciałam bardzo kolorowe bombki. Tylko chciałam właśnie znaleźć tak jakieś, wiecie, unikatowe. Nie tak kupować na hura wszystko, żeby tylko było kolorowe. I znalazłam te i pokażę wam co po niektóre, na przykład oczywiście różową z mini. I każda ma właśnie taką kokardeczkę na sobie. Czy na przykład niebieska z Mickey i z Pluto. Więc po prostu bombki są przepiękne i one kosztowały tylko 10 funtów. Była przecena z 22. Myślę, że... Znaczy teraz już zauważyłam, że już są wszystkie te świąteczne rzeczy przecenione, bo właśnie nie wiem czemu, bo przecież święta się dopiero co zaczęły. Ale oni chyba tak wcześniej przeceniają. Więc za 10 funtów takie boskie bombki. Jestem po prostu mega zadowolona. I chciałam wam pokazać tu tradycyjnie, jeśli wiecie, może nie wiecie, kupuje się te takie Christmas crackers, te takie jakby cukierki, które wiecie, ciągniecie i po prostu dają mega hałas i w środku jest jakaś niespodzianka. I szukałam jakichś fajnych, ponieważ tak naprawdę te zabawki są takie byle jakie i znalazłam takie fajne z rzeczami do kuchni. Więc i tu jest jakaś mała tarka i na babeczki i taka mała czepaczka i wiecie, do robienia ciastek, ale przekonał mnie po prostu ten taki pieniążek do wózków i tu jest napisane bądź shop, więc po prostu stwierdziłam, że to są crackersy, które ja powinnam kupić i tyle, i one kosztowały chyba 5 funtów bodajże, więc ogólnie nie lubię tego, bo tego hałasu, bo zawsze się boję je, bo on jest naprawdę strasznie głośny, ale no taka tradycja, więc kupiliśmy i to tyle. Mam nadzieję, że ten krótki haul się wam pokazał, podobał i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!